Jak widzicie, na talerzu mam przygotowane 3 świeżutko złowione pstrągi. I dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty przepis. Dodatkowo pokażę Wam, jak tą rybę oczyścić, trzymając ją w inny sposób, niekoniecznie za tą pokrywę skrzelową. Użyjemy prostego, domowego sposobu. Zobaczcie sami. No to zaczynamy oczyszczanie pstrąga. Bierzemy sobie ręcznik papierowy, przytrzymujemy rybę i wycinamy na samym początku wszystkie te płetwy. Bardzo fajnie sprawdzają się do tego nożyczki, takie kuchenne, jak widzicie. I teraz tak, wrażliwi, zamknijcie oczy, bo teraz będzie czyszczenie ryby od środka. Ręcznikiem papierowym przytrzymujemy sobie rybę, żeby się nie ślizgała. No i otwieramy brzuszysko. Pierwszą krew już widać, no to teraz wyciągamy ze środka ryby wszystko, co tam ma. Możecie sobie od razu wyciągnąć cały kręgosłup, jakbyście chcieli, lub możecie ten kręgosłup zostawić. Ja w pierwszej rybie wyciągnę, bo jest tu najwięcej ości, a kolejne ryby już z ośćmi zostawię. Ryba w środku wyczyszczona, no to teraz czyścimy łuski z ryby. Oczywiście możecie to zrobić na samym początku, ja jak widzicie robię to na samym końcu. A teraz mój największy przyjaciel powie Wam, że ta ryba jest świeża. Popatrzcie uważnie. Dobra, ale co robimy dalej? Rybę porządnie myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym, tak jak widzicie na filmie. Dalej otwieramy rybę i ją po prostu solimy, wedle uznania. No dobra, jak już sobie rybę posolicie, to kolejny etap, bierzemy pieprz cytrynowy. No i tak samo posypujemy każdą rybę pieprzem cytrynowym. Następnie dajemy sobie trochę masła. Ja mam zmrożone, ale to nic. Pamiętajcie, żeby nie dodawać masła z solą. To masło musi być bez soli. Dalej dodajemy kilka gałązek tymianku świeżego. Do całości dodajemy świeżego rozmarynu. Dodatkowo dodajemy plasterek cytryny. Jak widzicie, ten plasterek cytryny jest przekrojony na pół. Lepiej się rybę wtedy zamyka. Delikatnie posypujemy rybę czosnkiem. Możecie dodać świeży, jeżeli macie, lub przyprawę, tak jak ja to zrobiłam. No i jak już ładnie to posypiecie, zamykamy rybę. Rybę polewamy trochę oliwą i nacieramy rybę z jednej i z drugiej strony tą oliwą. Jak już to zrobicie, no to na blaszkę układziemy sobie papier pergaminowy i w odstępach już na blaszkę układamy rybę. Do nagrzanego piekarnika wkładamy rybę na 25 minut, no i czekamy. Po 25 minutach ryba jest gotowa, jest upieczona. I teraz warto jest wiedzieć, że kiedy przełożycie rybę na półmisek, to dodatkowo ugotujcie sobie różne warzywa i wokół ryby poukładajcie warzywa plus cytrynę. Ryba w środku będzie wyglądała właśnie tak. Ja już mam ślinotok, idę jeść. Zróbcie taką rybkę, życzę Wam smacznego. Do usłyszenia, pa!